Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu Naszej Credit Union. W czwartek 19 kwietnia minęło 75 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. W trwających niemal miesiąc walkach zginęli nie tylko Żydzi, ale również Polacy. Było to pierwsze miejskie powstanie w okupowanej Europie. Oto sprawozdanie z uroczystości, jaka miała miejsce w Warszawie. Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. To powstanie nie miało celu militarnego. To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i którzy zdecydowali się, że tą godność zachowają do końca i zginą z bronią w ręku. Podkreślił dziś prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przy pomniku ofiar powstania. Jak dodał, śmierć w walkach ponieśli nie tylko mieszkańcy getta, ale również Polacy. Strzały słychać było wówczas nie tylko wewnątrz murów getta, ale także wokół, na ulicach Warszawy. Spora część broni, z którą w ręku walczyli żydowscy powstańcy w getcie, była bronią przekazaną im przez Polaków, przez Armię Krajową, przez Gwardię Ludową. Dowodzący oddziałami pacyfikującymi getto warszawskie w swoim raporcie wspominał: byliśmy atakowani także ze strony aryjskiej przez polskich bandytów. Dlatego wszystkich, którzy walczyli ramię w ramię o wolność, boli teraz tak często powtarzane kłamstwo, że to nasz naród jest współodpowiedzialny za niemieckie obozy śmierci. Jestem przekonany, że gdy ktoś mówi o odpowiedzialności polskiego państwa czy współodpowiedzialności polskiego państwa za Holokaust, to rani to nie tylko Polaków, ale rani to także Żydów, polskich obywateli, także pamięć tych, którzy polegli pod polską i żydowską flagą. Rani nie tylko dlatego, że jest oszczerstwem i zniewagą, ale rani także dlatego, że rozmywa odpowiedzialność ich morderców, niemieckich nazistów. Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego więzienia. 8 maja w schronie przy ulicy Miłej 18 samobójstwo popełnił przywódca powstania Mordechaj Anielewicz wraz z grupą kilkudziesięciu żołnierzy. Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć powstańcom getta warszawskiego! Glory to the heroes. May the memory of the Warsaw Ghetto fighters live on.